czyli poziom gospodarski, historia, upamiętnianie miejsc, czysta przestrzeń publiczna, profesor Andrzej Leder, Polska bez antysemityzmu. Znaczy, powtórzę to, co już powiedziałem, wydaje mi się, że to jest bardzo istotny problem tożsamościowy i w ogóle to, żeby w Polsce powstała narracja, inna narracja tożsamościowa, postulat Janusza Palikota, który skądinąd zgłosił go wielokrotnie, ale też w zeszłym roku tutaj w czasie Igrzysk Wolności, to jest sprawa fundamentalna i wydaje mi się, że bardzo potrzebna. Ale wydaje mi się że też, że są konkretne sprawy jeszcze inne w skali społecznej. I powiem o dwóch. Jedna sprawa to jest polityczne rozstrzygnięcie kwestii reprywatyzacji czy własności. Póki ta sprawa jest tak niepewna i tak niejasna, jak jest teraz, ona będzie źródłem fantazji, wyobrażeń, lęków, złości i tak dalej, które bardzo żywią te wszystkie stereotypy antysemickie, które istnieją. I wydaje mi się, że po prostu w jakimś momencie któraś władza polityczna wyrażająca jakiś rodzaj woli politycznej będzie musiała to tak czy inaczej rozstrzygnąć. I najlepiej tak, żeby to było sprawiedliwe rozstrzygnięcie. A druga sprawa to jest moim zdaniem kwestia niesprawiedliwości globalnego systemu ekonomicznego, w który Polska jest włączona. Bo trzeba pamiętać, że ludzie, którzy bardzo często aktualnie wchodzą w dyskurs antysemicki, bardzo brutalny, to są często ludzie, ofiary w dużym stopniu transformacji ekonomicznej w Polsce. Ludzie w dużym stopniu wykluczeni, którzy są oczywiście wykorzystywani przez polityków, którzy sami w sobie bardzo się dobrze mają, ale nie zmienia to faktu, że ci ludzie, ich wściekłość, nienawiść jest bardzo często uzasadniona ich klęską życiową. I oczywiście nigdy nie ma takiego świata, w którym wszyscy odnoszą zwycięstwa, ale skala różnego rodzaju wykluczeń i przede wszystkim społecznych i ekonomicznych, które dokonały się w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat, o których rzadko myślimy w liberalnych, że tak powiem, środowiskach, bardzo napędza te zjawiska. Więc myślę, że też coś, o czym była mowa w poprzednim panelu, głęboka zmiana globalnego systemu, a również tego, który jest w Polsce, jest konieczna do tego, żeby to paliwo było dużo mniej wydajne, które działa na tym. I ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć, wszyscy czegoś chcą od szkoły. Ja myślę, że bez tego, żeby wiedza na temat historii najnowszej była elementem systematycznej edukacji, bardzo wiele naszych postulatów jest bezsilnych. I nie tylko sam postulat dotyczący w ogóle antysemityzmu, ale również postulat tożsamościowy. To znaczy, ponieważ w momencie, kiedy szkoła odpuszcza tak naprawdę to, co działo się w nowoczesnej Polsce, stereotypy tożsamościowe wywodzące się z XIX wieku w dużym stopniu się posamopowielają i ja bym powiedział, jak taka tkanka rakowa, zarastają świadomość. Więc tutaj oświecenie i jeszcze raz oświecenie. Chciałabym jedno zdanie do tego, do wiedzy, bardzo chyba ważne, że to, jak mówimy, jak ja mówię o wiedzy, myślę, że to też, żeby było ważne, że to nie jest logistyka, wiecie, ile tysięcy, którym pociągiem, do którego obozu i tak dalej, że to jest jakaś, to sobie można wygooglować, tak? W sensie, że to rozmowa o tym, o jakich postawach i wyborach ludzkich rozmawiamy w tych czasach, jest o wiele ważniejsza, niż te wszystkie takie techniczne rzeczy, które najczęściej właśnie przebiegają szybko w podręcznikach i to czasem jeszcze ci uczniowie dostają. Takiej właśnie rozmowy o sensie tych sytuacji i wyborów, jakie tam były i dramatów, na to nie ma przestrzeni, chyba że na literaturze bardziej niż na historii i tego strasznie brakuje, bo też takich wniosków o instalowaniu totalitaryzmów i w ogóle tam jak ludzie tam podlegają, tego wszystkiego nie, w ogóle nie odrabiamy, tak jakby to nie było nasze tam jest, to jest o Niemcach, a my potem już przechodzimy w tym taki, jak my tu ofiary, tak, tego wszystkiego nie rozpakowujemy i to jest wielka, wielka też stracona szansa rozmowy o sprawiedliwych w Polsce, to znaczy to tak, ten listek, jakby używanie jako listek figowy, a nie jako rozmowy o tym,
jakim trzeba było być człowiekiem. I tutaj mamy religię, etykę, włos, wszystkie te tematy. Co trzeba było zrobić, żeby zostać Józefem Ulmą? Kim trzeba było być przed wojną, żeby być Józefem Ulmą? Żeby podjąć takie decyzje? O tym w ogóle nie chcemy rozmawiać. Współdzielcą. No właśnie, tak? W sensie, no dokładnie, ale i o tym, o takim właśnie konstruowaniu siebie jako człowieka i obywatela, który potem może różne rzeczy dla innych robić, w ogóle przy tej okazji nie rozmawiamy. I ucieka nam jedna z najważniejszych w ogóle rozmów, którą powinniśmy mieć po tym wszystkim. Jeszcze króciutko, tożsamość a szkoła i druga rzecz, pozytywna wiadomość. Zgadzam się, że kwestia tożsamości jest w tym, o czym mówimy, jest kluczowa. I to jest coś więcej niż ta dmowszczyzna pod tytułem Polak to nie Żyd. Problem jest o tyle szerszy, że Polak jest określany w negacji do wszystkiego, co w przekonaniu mówiącego jest nieautentyczne, czyli negatywna tożsamość. Polak to nie Żyd, Polak to nie człowiek innego koloru skóry, Polak to nie jest ktoś LGBT, Polak nie chodzi w spodniach rurkach. Taki sposób budowania tożsamości skutkuje... Gdzie jest tutaj miejsce szkoły? Bo szkoła, jak wiemy, nie tylko naucza, ale też kształtuje. Myślę, że zgodzilibyśmy się tutaj, że szkoła jest w głębokim kryzysie. I to, jak kształtuje człowieka, to jest właśnie taki monolit, tak powiedziałbym infantylny, jak na XXI wiek ten model, który, model tożsamości, który szkoła przekazuje, jest właśnie takim infantylnym monolitem opartym na opozycję do czegoś, co jest postrzegane jako niestandardowe, załóżmy. Dopiero kiedy szkoła, nie chcę powiedzieć powróci, to nie znaczy, że kilka lat temu było o wiele lepiej, ale powróci do kształtowania młodego człowieka w poszanowaniu dla różnorodności, że bycie Polakiem może odmieniać się nie tylko przez przypadki, ale przez kolory skóry i różnego rodzaju tożsamości społeczno-religijno-językowe, to wtedy będziemy mogli zwalczyć antysemityzm i to też nie tylko jako jedno wyizolowane zjawisko, bo trudno, myślę, nie mamy tego rodzaju oczekiwań, że jak już pokonamy antysemityzm, to potem będziemy mogli zwalczać nienawiść do muzułmanów, a w następnej kolejności LGBT. Te obszary są oczywiście ze sobą zazębione. Jaka jest pozytywna wiadomość? Moim zdaniem taka, że ponieważ ogrom tego zjawiska nienawiści wobec tego, co inne, mowy nienawiści, dokonuje się obecnie na platformach cyfrowych, jest odpowiedź na to zjawisko. I to musi być odpowiedź na tym samym poziomie. W czasach, kiedy mamy Cambridge Analytica, kiedy mamy ogromne maszyny cyfrowe śledzące użytkowników internetu, trzeba wiedzieć, do kogo kierować pozytywne przesłanie. Są już dzisiaj startupy i w Polsce, i w Izraelu. Za 2 tygodnie w Warszawie będzie miał miejsce tak zwany hackathon. To jest coś w rodzaju maratonu, 48-godzinny maraton dla ludzi z sektora programistów i specjalistów od mediów społecznościowych, którego celem jest próba skonstruowania takich narzędzi cyfrowych, które pozwolą identyfikować portale użytkowników, którzy szerzą mowę nienawiści i wysyłać im pozytyw, albo blokować wysyłanie negatywnych komentarzy. Dzisiaj najczęściej stosowanym narzędziem jest tak zwana postmoderacja. Ktoś wysyła, post jest zgłaszany, być może za 48 godzin, może za tydzień będzie usunięty. Jest możliwe niedopuszczenie do szerzenia mowy nienawiści. Na razie to jest możliwe technicznie i trzeba znaleźć taką formułę, która przeniesie tę cyfrową możliwość na poziom prawnie akceptowalny i komunikacyjnie skuteczny. Ale takie narzędzia są możliwe do skonstruowania. Więc to jest jakaś, mam nadzieję, pozytywna wieść w tej naszej debacie. Ale to trochę cenzura. To jest oczywiście kwestia dyskusyjna i granica między cenzurą a edukacją i ochroną społeczeństwa. Na podobnej zasadzie, jak cenzura nie dopuszcza do publikowania większości publikatorów treści pornograficznych, zwłaszcza pedopornograficznych. Tak? No i tacy ludzie jak my spędzą swoje życie nad debatowaniem, co już jest cenzurą, a co jest ochroną społeczeństwa przed infekcją pewną mentalną chorobą. To mogę zacytować. To ja jeszcze mam takie pytanie wobec tego, bo jak
się ma działalność taka, jak prowadzi Forum Dialogu, do właśnie tej cyfrowej, zwalczania tej cyfrowej nienawiści, dlatego że tak wygląda na to, że tu się coś uprawia, jakąś działkę, a potem ta fajna młodzież idzie do komputera i tam zasysa dawkę czegoś innego. No więc... Ja bardzo wierzę w analogowe rzeczy, może dlatego, że już zaczynam być trochę i wykluczona i już nie wiem, nie do końca ogarniam Instagrama, więc jakby nie przestaję rozumieć tą rzeczywistość, ale myślę, że naprawdę to jest, znaczy ten jeden na jeden w klasie trenera procesu, my zmuszamy młodzież, żeby chodziła po przestrzeni, a nie robiła w klasie. Myślę, że to fizyczność tego, bezpośredniość tego ma cały czas duże znaczenie, a może nawet większe, bo jest taka szokująca, bo rzadziej jest używana. To jest absolutnie jakby fantastyczne. Tylko... Ja nie jestem pewna, czy nie mamy, znaczy nie wiemy, to jest, skala nasza jest taka, że no ileż to, 50 szkół rocznie? No ale to małe kroczki, to po prostu trzeba pomału robić, ale to trzeba robić, jednocześnie pamiętając o tym, że jeżeli w klasie jest powiedzmy sobie 25 uczniów, to nie do wszystkich ta edukacja trafi, nie do wszystkich ta nauka trafi. No, to ale... są poziomy komplementarne, jedno drugiego nie wyklucza, no, i one się uzupełniają. W każdym razie to nie znaczy, żeby tego nie robić, bo to oczywiście, że to jest taka praca u podstaw i ona na pewno rokuje. Rokuje, no, chodzi jeszcze też... trochę i po prostu następne pokolenie obleci wszystkie szkoły. Chodzi chyba też o jakąś kontrę wobec tego, co się czyta w internecie i o to, żeby jednak myślenie krytyczne i kontakt z rzeczywistością nawet w takiej mikroskali próbować robić. Ja chciałam zacytować a propos tej krótkiej tu wymiany zdań na temat cenzury nikogo innego jak Marka Edelmana. Wolność słowa może istnieć tak długo, jak długo nie zagraża demokracji. Nie od dziś wiadomo, że od nienawistnych słów do zbrodniczych czynów jest niedaleka droga. Tam, gdzie jest ksenofobia, gdzie jest nacjonalizm, nie ma miejsca na demokratyczne działania. Trzeba z tym walczyć siłowo. Walczyć siłowo. Co znaczy walczyć siłowo w kraju, gdzie no, chyba nie mamy poczucia, że mamy wsparcie państwa w tej walce z antysemityzmem? Kilku lat mam wrażenie, że jest raczej odwrotna tendencja, począwszy od tego, że wycofano szkolenia dla policjantów na temat tego, jak wyglądają, co oznaczają symbole malowane na ścianach, poprzez niepodejmowanie interwencji, ochronę dla marszu 11 listopada i tak dalej, zgarnianie antyfaszystów z ulic, wynoszenie ich. Jak walczyć z antysemityzmem bez wsparcia instytucji, które zostały do tego powołane? No, tu właśnie jest ten problem, prawda? Ten problem instrumentalizacji antysemityzmu, wykorzystywania go dla określonego celu. Przecież to nie jest przypadek, że partia, która głosiła, że uchodźcy przynoszą nam jakieś zarazki, podobne, no przecież uchodźców też w Polsce nie było, a mimo wszystko można było ludzi dobrze nastraszyć, zarządzać ich strachem i zyskać sobie popularność, tak? I niestety, ja nie chcę powiedzieć, Marek Edelman faktycznie mówił, że oni rozumieją tylko siły. Nawet czasami się ze mnie wyśmiewał, bo mówił, tak, ty tak po dobroci myślisz, będziesz mówiła, kochanynku, to jest brzydko, nie rób tego, to jest nieładnie, ich trzeba lać po mordzie. No ale jak wtedy mówiłam, to ja w takim razie mam przestać to robić, to on mówił, nie, rób. Więc oczywiście to jest jego deklaracja, która wynika trochę z bezradności, prawda? Dlatego, że on nas nie zachęcał, żebyśmy poszli dzisiaj wszyscy na barykady, żebyśmy się zaopatrzyli w pałki i poszli się tłuc, tak jak tragarze żydowscy przed wojną się bili z NDK-ami, tak? Z młodzieżą endecką. Żeby używać siły, trzeba siłę mieć. Więc na razie nie wydaje mi się, żeby ten układ był taki, żeby pozwalał na tego rodzaju konfrontację. Natomiast siłą w warunkach państwa jest nie tylko władza polityczna, ale również ruchy społeczne, opinia publiczna, dyskurs, który się pojawia. I
I dla mnie jest charakterystyczne to, że czterolecie rządów no, partii nacjonalistycznej po prostu, to jest jednocześnie okres bardzo dużego zwiększania się partycypacji w ruchach antyfaszystowskich. To znaczy, ja to akurat obserwuję na uniwersytecie, dlatego o tym mówię, że jeszcze 4-5 lat temu, czy nawet dawniej, ruchy antyfaszystowskie były naprawdę kompletnie izolowane. Po prostu były to pojedyncze osoby. Aktualnie to są po prostu ruchy, to znaczy są zupełnie młodzi ludzie, którzy są aktywistami, którzy w to wchodzą, którzy o tym czytają, którzy formułują pewien pogląd. I myślę, że tworzenie się tego rodzaju środowisk, ruchów, które mniej lub bardziej walczą o to, żeby pewien rodzaj dyskursu był niemożliwy, z czasem będzie przynosił ten rezultat. I tutaj siła nie polega oczywiście na tłuczeniu się kijami baseballowymi, tylko doprowadzeniu do tego, żeby z punktu widzenia polityków możliwość wpływu tego rodzaju środowisk była ważna. Bo wtedy politycy po prostu zaczną działać już za pomocą instrumentów państwa. Dopóki ta siła jest bardzo mała, nie będą działać. W momencie, kiedy ona będzie rosła i stawała się coraz bardziej widoczna i jakiś znaczący odłam opinii publicznej będzie wymuszał na politykach to, żeby reagowało, to wtedy również państwo zacznie inaczej działać. Czy to się uda? To tego ja nie wiem. To znaczy, to jest, moim zdaniem, sprawa jest w grze albo w walce, ale nie zmienia to faktu, że tak ja rozumiem używanie siły, o którym mówił Marek Edelman. Ja bym na tej sile chciała zbudować. Myślę, że taką siłą, znaczy daniem sobie siły i też takim podzieleniem, daniem jej innym, to jest też niewstydzenie się braniem poważnie antysemityzmu, znaczy traktowaniem go poważnie. Znaczy, że to nie jest historyczne, jak się mówi, że to jest problem i to jest niedopuszczalne, tak? W sensie w debacie, czy punktowanie przez media, nie pozwalanie, żeby to było coś błahego. Nie wstydzenie się, że jest w tym jakiś taki rodzaj alarmu, to też jest rodzaj siły, którą właśnie każdy może sobie, no i nawet nie trzeba być w żadnym ruchu, tak? Czy organizacji, można to sobie dać i to jest jakiś początek czegoś. A druga rzecz, która oprócz ruchów społecznych, organizacji, to jest też prawo, tak? Tutaj to zaniedbanie ma więcej lat niż ostatnie 4. To znaczy, ile razy Otwarta Rzeczpospolita słyszała o znikomej szkodliwości, tak? Mamy paragrafy w kodeksie i ile razy to się kończy jakimś konkretnym prawem. Symbolem solarnym. Tak, znaczy pokazaniem również w sądzie, że to jest niedopuszczalne w debacie albo w przestrzeni publicznej. Ale właśnie nie dlatego, błaszczy. Że nawet w czasach, kiedy rządziły partie liberalne, tak naprawdę nie było specjalnej presji, poza bardzo wąskimi środowiskami, do których my należymy, która by powodowała, że politycy uważaliby, że to jest ważne, że to jest ważne ze względu na ich polityczny interes. No właśnie to jest ten problem, który nam towarzyszył przez te wszystkie lata, że tego rodzaju sprawy były bagatelizowane, odsyłane na boczny tor. No teraz niedawno, ale to nie tylko przez polityków, także przez media, ale też nie dlatego, niestety, to się odważę powiedzieć, nie tylko dlatego, że niektórzy uważali, że to jest margines, że to nie jest takie ważne, tylko też dlatego, że polityk zabiega o popularność. I niestety w Polsce wygłaszanie sądów, czy publicznie się opowiadanie przeciwko antysemityzmowi, czy przeciwko rasizmowi, nie było popularne i prowadziło do takiego lęku, że może mnie nie wybiorą z tego powodu, zupełnie fałszywego, dlatego że za tym idzie następne przypuszczenie, że jak nie będę tego mówić, to może na mnie zagłosują, ale przecież ci ludzie, którzy głosują na antysemityzm, nie potrzebują takich ludzi, którzy nie starają się unikać tego tematu. To zresztą dotyczy też kwestii stosunku do Kościoła, prawda, wypowiedzenia się w dosyć radykalny sposób o tym, co jest złe. I ta polityka niestety unikania trudnych tematów z różnych powodów doprowadziła do tego, że te środowiska się coraz bardziej rozuchwalały. Po prostu one uważały, że to jest
przyzwolenie, a teraz dostały zachętę. I w końcu no, możemy mówić o czymś takim jak eskalacja. Tylko ja bym nie chciała powiedzieć, że jest więcej ludzi o takich poglądach w Polsce, bo myślę, że nie. Tylko po prostu teraz nie trzeba się wstydzić takich poglądów, wygłaszania ich głośno. Natomiast zdecydowanie my wszyscy powinniśmy, którzy się z tym nie zgadzamy, powinniśmy mieć odwagę protestować za każdym razem, tak? W tramwaju, w taksówce, na ulicy. Ale przecież nie zawsze się umiemy na to zdobyć, dlatego że w tej chwili już mamy do czynienia nie tylko z mową nienawiści, ale mamy do czynienia z czynami, tak? Z pobiciami i tak dalej. Więc jak wczoraj na przykład podeszły do mnie dwie licealistki i zapytały, jak mamy się zachowywać, co mamy zrobić, żeby, jak mamy postępować, to ja nie mogłam im powiedzieć, żeby one zawsze reagowały, bo to były dwie drobne dziewczyny i przecież nie mogłam im powiedzieć, że jak jakiś osiłek będzie się wyrażał źle o jadącym z nimi autobusie Ukraińcu czy człowieku po prostu tak zwanym nieprawdziwym Polaku, to że one mają zaraz pójść zareagować, tak? Nie mogę im tego poradzić. Chociaż generalnie rada jest taka, nie bądźmy obojętni. 60 sekund. Tak, tak, tylko chcę powiedzieć publiczności, że oczywiście czekamy też na Państwa pytania. Tak, proszę o uniesienie ręki, za chwilę mikrofon zawędruje do Państwa. Proszę bardzo. W formach siły, która jest, może i jest, może być i jest stosowana. Ja bym porównał to do uregulowania rzeki. Mamy rzekę, która od czasu do czasu wylewa i stosujemy zwykłe środki, inżynierowie nad tym pracują, ta rzeka jest regulowana. To jest ta praca analogowa, której, jak wiesz, Zuza, jestem wielkim fanem i w mikroskali to wszystko ma ogromny sens. Poza tym, że jesteśmy przeciwnikami regulowania rzek. Tak. W momencie, kiedy te łagodne środki nie okazują się dość skuteczne, mamy inny rodzaj. A propos, łagodna forma przymusu, czy analogowa też, to jest równocześnie jedna z możliwości, jakimi dysponuje państwo. Przymus to nie tylko płacenie podatków, ale też edukacja. To jest, każdy z nas temu przymusowi podlega. I to, jaka jest ta edukacja, to jest używanie przez państwo siły do tego, żeby kształtować obywateli, przyszłych obywateli, na ludzi, którzy nie będą dla siebie nawzajem zagrożeni. Ale zdarza się, że tak stosowana siła nie jest skuteczna. I w tym momencie, kiedy rzeka wylewa, musimy postawić jakąś tamę. Używamy środków nadzwyczajnych i takimi środkami mogą być właśnie pewne narzędzia czy mechanizmy wbudowywane w świat cyfrowy. Oprócz tego, co mówiłem, co jest jakby wyższym poziomem, co się może wydarzyć, takie mechanizmy są już stosowane przez niektóre polskie portale. Na przykład ograniczenie możliwości publikowania komentarzy pod tekstami tylko dla osób, które wykupiły prenumeratę. To oznacza, że tylko ktoś, komu na tyle zależy, żeby włączyć się w debatę, że on chce czytać, że jest w stanie za to zapłacić, to już jest pewnego rodzaju selekcja, która w dużej mierze ogranicza udział tak zwanych troli w komentarzach pod tekstami. Jeden z wiodących portali informacyjnych, który nie posiada wersji drukowanej, w ogóle wyłączył możliwość publikowania postów. Wiem, to pewnie nie jest idealne rozwiązanie, bo w jakiś sposób zawęża możliwość debaty publicznej, ale to jest forma tamowania krwotoku. I to też jest jakaś stosowanie jakiejś siły tam, gdzie zalew mowy nienawiści infekuje coraz szersze kręgi. W momencie, kiedy nasze analogowe, ulubione mechanizmy nie dają takiej skuteczności, trzeba szukać czegoś, co przynajmniej czasowo powstrzyma kwotę. Pytanie z sali, bardzo proszę. Osobiście wolałabym moderację raczej niż wyłączenie forum dyskusyjnych. Edward Sielicki. Państwo mówią dużo na temat źródeł antysemityzmu w warstwie eschatologicznej, historycznej, religijnej i takiej ogólnej, światopoglądowej. Natomiast Państwo, nikt Państwa nie powiedział o czymś, co
czasami określa się jako antysemityzm ludowy, który tkwi gdzieś wewnątrz, w ludziach i mnie się czasami zdarza gdzieś być w jakimś towarzystwie i pani domu dyskretnie mówi, wie pan, to jest bardzo przeuroczy człowiek, ale taki lekki, delikatny antysemita. I ten, tych delikatnych antysemitów w Polsce, a to są źródła często takie plebejskie, ale również nie jest dużo, jest bardzo dużo, praktycznie w każdej prawie rodzinie. Zdarza się, że to są po prostu elementy no, jakichś stereotypów i to wzajemnie sprzecznych. Na pytanie dlaczego właściwie nie ma realnej odpowiedzi. I ja w odróżnieniu od większości państwa jestem pesymistą w zakresie walki z antysemityzmem, bo to było, musiała być walka na poziomie walki z każdą komórką oddzielnie, czyli z każdą taką postacią, że przedstawicielem oddzielnie i mam wrażenie, że to się nie dzieje. A politycy oczywiście skwapliwie z tego korzystają i jak państwo zresztą powiedzieli, wielu polityków po prostu jawnie przedstawia swoje no zupełnie absurdalne, nam się wydaje, ale znajdujące poklask tezy. Nie wiem, czy państwo chcą się... Aha, dobrze, kilka pytań. Prośba jest o kilka pytań tutaj i za chwilę do pana w drugim rzędzie mikrofon trafi. Proszę bardzo. Mówi państwo sami uregulują. Początek, dobra wiadomość, zarabianie na antysemityzmie w Polsce przestaje się opłacać. Koncert medialny wydający Gazetę Warszawską, czy Warszawską Gazetę i Polskę Niepodległą traci finansowo. Ten biznes się wygasza i wiadomość druga, polityczna, pana profesora Ledera to jest pytanie. Czy przypadkiem ta debata o 447 to nie jest debata o reprywatyzacji, czy też bardziej debata o odpowiedzialności i moralności? Ponieważ tak naprawdę te roszczenia dotyczące tego mienia dotyczą mienia przejętego na dekret o majątkach poniemieckich i opuszczonych, czyli legalizowania konfiskaty dokonanej przez III Rzeszę. To rzecz moralnie odrażająca. My nie dyskutujemy o tym, że w roku 1945 zalegalizowaliśmy działania III Rzeszy. To jest debata tak naprawdę nie o majątek, tylko o moralność i etykę. I pytanie też o to, kiedy bycie niemoralnym stało się modne. Bo jeszcze pamiętam lata początku 90., gdzie antysemita na uniwersytecie chował się pod stołem. Dzisiaj prowadzi zajęcia i uważa, że może być nawet dziekanem, jest tego dumny. Trzecie pytanie i za chwilę panieliście się odniosą do państwa uwag. Seweryn Szlatkowski. Ja jestem nauczycielem. Przez 15 lat byłem dyrektorem jednego z liceów warszawskich. I mówię o tym tylko dlatego, żeby podkreślić tutaj swoją rolę jako świadka. Bo mam właściwie tylko jedno zdanie do powiedzenia. Jedynym aktywnym podmiotem wychowawczym w polskiej szkole jest Kościół katolicki. Plus nauczyciele różnych przedmiotów, takich jak polski, historia, którzy często też pełnią rolę wychowawców, choćby tylko ucząc tych przedmiotów. Muszę powiedzieć, że większość tych najlepszych nauczycieli, jakich znam, co to znaczy najlepszych, tych najbardziej najskuteczniej wpływających na mentalność uczniów, tych najbardziej lubianych przez uczniów, historyków, polonistów, to są antysemici. Dziękuję. Tak, proszę bardzo, proszę. Andrzej Leder. Chciałem się do pana pytania odnieść dotyczącego własności i moralności. Ja w ogóle uważam, że problem własności zawsze jest problemem moralnym. Znaczy, jeżeli żyjemy w świecie, w którym 1% ludzi posiada, tam nie wiem, 70% własności
w świecie, to na pewno to jest problem moralny. I debata na temat stosunków własnościowych czy losu mienia pożydowskiego, które w Polsce zostało przejęte przez III Rzeszę, potem przez innych, jest debatą moralną. I wydaje mi się, właśnie między innymi dlatego powiedziałem, że według Kwaśniewskiego, poza tym aspektem, o którym Pan mówił, było symptomatyczne, bo moim zdaniem polskie społeczeństwo, jako właśnie pewien podmiot polityczny, nie było gotowe moralnie do tego, żeby podjąć jakąś decyzję w tej sprawie wtedy. Moim zdaniem nadal jest daleko od tego, ale ta debata się lepiej lub gorzej toczy. I w tym sensie wydaje mi się, że rozstrzygnięcie spraw własnościowych będzie jednocześnie pewnego rodzaju rozstrzygnięciem moralnym. Znowu, lepszym, gorszym, tego nie wiemy, ale jakimś będzie. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym mówił pan reprezentujący szkołę, to dla mnie to jest również ogromny problem. To znaczy w Polsce okres dominacji liberalizmu, no expressis verbis wypowiedział to Donald Tusk, którego skądinąd bardzo lubię. Mianowicie, że jak ktoś mówi o ideach, to trzeba mu tam, nie wiem, ogólnie elektrostrząsy albo coś takiego, ponieważ najważniejsza jest ta słynna ciepła woda. I ideowi byli reprezentanci nacjonalizmu w Polsce, a liberałowie nie byli ideowi. Albo się im ich ideowość wyczerpała w ciągu tam dziesięciolecia, lat 90. I wydaje mi się, że to jest aktualnie, żyjemy w czasach, które są owocem tego procesu, to znaczy, że taki napęd ideowy ma konserwatywny nacjonalizm, często połączony z katolicyzmem. Natomiast alternatywne poglądy poza stosunkowo wąskimi grupami nie mają tego rodzaju, powiedziałbym, takiej żarliwości ideowej. Ale historia pokazuje, że potem ta żarliwość się pojawia. Pytanie, jakie koszty poniesiemy w międzyczasie. Niestety musimy kończyć. Tutaj wielki napis koniec czasu wyświetla się przed moimi oczami. Już od dawna, bo w czasie jeszcze jedno pytanie. Można jeszcze się odnieść do tych... Tak, proszę bardzo. I tam ostatnie pytanie, czy przepraszam, czwarty rząd pani. Bardzo... Już przedłużyliśmy. Mamy jeszcze 8 minut, dobrze? 8 minut, proszę Państwa. Agnieszka Grondas, to trochę korzyści zespołu falania się, tak, ale ja chciałam jakby powiedzieć o tym, że mi się wydaje, że w ogóle te wszystkie działania powinny iść bardzo wielokierunkowo. I mam takie jakby dwie uwagi. Po pierwsze, no to tak, że jeśli mówimy w ogóle o systemie edukacji, tak mówimy o szkole podstawowej, to jest o wiele za późno, tak, na kształtowanie różnego rodzaju podstaw. Ja bardzo wierzę w pracę u podstaw, tak, i myślę, że zaczyna się, no właśnie, gdzieś na bardzo, bardzo bazowym poziomie. I druga moja uwaga to jest taka, że no właśnie, tak, to o czym ty, Aniu, mówiłaś, że jeśli na przykład właśnie zablokujemy te różne fora, to nie dotrzymy też do różnych ludzi. Ja uczę studentów pracy socjalnej, którzy teoretycznie powinni być dość lewicowi, tak? To są przede wszystkim dzieciaki z małych ośrodków, bardzo konserwatywne, o mocno prawicowym światopoglądzie. Kiedy ja z nimi rozmawiam, to mam wrażenie, że jest już bardzo, bardzo za późno, prawda? Więc to jest kwestia i tych działań u podstaw i wiecie Państwo, no to się dzieje, tak? W Łodzi jest Centrum Dialogu Edelmana, prawda? Ja studentów mogę zabrać na spektakl Jane Altfield, na historię Żydówki, która przeszła przez obozy koncentracyjne i dyskutować o tym ze studentami. Tylko tu już te postawy, tak, zmienią się w niewielkim stopniu, więc ja myślę, że w ogóle gdzieś powinniśmy myśleć o tym, jak właściwie rzeczywiście chodzić do ludzi, tak? No my sobie siedzimy, bardzo ładnie dyskutujemy w tej swojej bańce, spotykamy się w gronie ludzi, którzy no jakby mają dobre też trochę samoczucie, zgadzają się ze sobą, cieszą się tym, że jesteśmy przyzwoici, tak? Cieszymy się tym, że jesteśmy przyzwoici, mamy dobre poglądy, tylko myślę, że trochę powinniśmy przyjąć taką strategię, jak przyjęły szwedzkie feministki, kiedy walczyły o ustawę antyaborcyjną, znaczy, przepraszam, przeciw ustawie antyaborcyjnej w latach 40. One po prostu wchodziły wszędzie, tak? Rozmawiały z ludźmi gdzieś tam w knajpach, restauracjach, na ulicach i przekonywały, czemu kobiety powinny mieć prawa reprodukcyjne.
myślę, że to jest bardzo podobnie, tak? Nie dotyczy to tylko antysemityzmu, ale w ogóle tej dramatycznej polskiej nietolerancji. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał się najpierw odnieść do kwestii tej słynnej ustawy 447 i tego, jak została wykorzystana przez skrajnie prawicowe środowiska. I zgadzam się z panem profesorem, że każda rozmowa o własności jest też rozmową o moralności. Ten konkretny temat 447 jest pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym, jeśli rozmawiamy o problemie rozliczenia się państwa polskiego z kwestią mienia skonfiskowanego czy przejętego przez państwo. Jeśli w takiej rozmowie pada argument, że to Żydzi chcą przejąć polskie mienie, jest to z góry ukartowany jakiś spisek, to taka osoba wykazuje się też brakiem elementarnej wiedzy w tej dziedzinie, ponieważ wedle szacunków i polskiego rządu, i organizacji żydowskich, które restytucją mienia się zajmują, nie więcej niż 15-17% roszczeń, które mogłyby wpłynąć, gdyby taka ustawa była przyjęta, to te roszczenia pochodziłyby od Żydów mieszkających obecnie poza Polską. W związku z tym, czym jest ta większość, mniej więcej 3/4, to są roszczenia, potencjalne roszczenia polskich obywateli, w większości nie Żydów, którzy dziś w Polsce mieszkają. Ktoś, kto próbuje tę dyskusję postawić na głowie, twierdząc, że restytucja mienia to jest temat żydowski, to jest właśnie, jakby pokazuje nam na dłoni pewne prekoncepcje, tak? Pewne początkowe założenia osoby, która tego rodzaju argument wysuwa. Brak elementarnej wiedzy. Musimy się zbliżać do końca. Jak argument palestyński, to po prostu jest użycie tego jak pałki. Ostatnie jeżeli pytanie. Musimy do końca, to ja chciałam poprzeć bardzo panią, która mówi, że trzeba ze wszystkimi rozmawiać i jakby popierając moją frakcję analogową. Ale naprawdę, ja często mi się śmieję, że powinniśmy mieć taki projekt fundacji, w którym wypuszczamy wolontariuszy, żeby albo pracowników, że jeżdżą autostopem po Polsce i rozmawiają z każdym, bo to jest też taki dobry sposób, żeby spotkać różnych ludzi. I z młodzieżą, nie wiem, przedszkola są poza naszym zasięgiem. Ja uważam, że ten moment, kiedy my przechodzimy, czyli jak oni zaczynają troszkę być bardziej krytyczni i trochę układać swój własny świat jako nastolatkowie, jest całkiem okej. I widzieliśmy to wielokrotnie, to znaczy ten moment, kiedy młodzież mówi chwila, dlaczego nam nikt tego nie powiedział? Dlaczego rodzice o tym milczeli, dlaczego szkoła nam nie powiedziała i w ogóle dlaczego to jest nieposprzątane, niezrobione, nie... Jakby ten moment, kiedy wykorzystujemy ten bunt taki, jaki mają do tego, żeby dać im energię do działania, to jest dobry moment na to, żeby oni po prostu włożyli w tą swoją nową, własną już tożsamość budowaną ten element, że chcemy o tym mówić inaczej niż wszyscy wokół i to nie musi być, ale studia być może to już jest późno. Tak? 15-14 lat to jest okej. A ja myślę, że jednak można wcześniej zaczynać. No ja myślę, że byłoby nieźle, gdybyśmy czytając Tuwima powiedzieli, że to był Żyd na przykład. Albo gdybyśmy podali prawdziwe... Chcę państwu dać przykład, bo kiedyś zwróciła się do mnie nauczycielka nauczania początkowego, która szła ze swoją klasą 7-latków do kina i przechodzili ulicą Stawki. I wtedy jedno z dzieci powiedziało, o, tu zabijali Żydów, nie lubię Żydów. Czy to jest moment, żeby z nimi rozmawiać? To jest moment, żeby z nimi rozmawiać. Tylko jaki był problem tej nauczycielki? Ona się zatrzymała z tymi dziećmi, nie poszła z nimi do kina, tylko z nimi rozmawiała, ale powiedziała tak, ja nie mam języka, żeby o tym rozmawiać, nikt mnie tego nie nauczył. Więc może też tutaj, jeżeli szukamy różnych ważnych czy skutecznych sposobów, żeby coś popchnąć do przodu, to musimy pomyśleć też o tym, że trzeba ludzi, którzy są nauczycielami, niekoniecznie muszą być antysemitami, że trzeba ich nauczyć, jak oni mają o trudnych sprawach rozmawiać z młodzieżą i z dziećmi. Minuta 15, no nie wiem, proszę państwa, czy zdążymy. I wspierać jak chcą, bo jakby ja bym jeszcze jedną rzecz apelował takiego właśnie, co robić i jak działać. To, co my bardzo często mówimy, to że wspieranie środowisk, które chcą, budowanie środowisk ludzi, którzy już teraz chcą coś robić inaczej, nauczycieli, aktywistów, kogokolwiek, to znaczy jakby niekoniecznie stwarzanie i niekoniecznie tylko uczniowie, tylko też dorośli, którzy na przykład właśnie już chcą tworzyć jakiś język, ale naprawdę często taka osoba niedługo jest w stanie wytrwać sama na takim posterunku. Więc jakby sieciowanie i wspieranie tych środowisk jest bardzo ważne.
Proszę Państwa, nieodwołalnie żegnamy się z Państwem dzisiaj. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność, za wszystkie pytania. Paula Sawicka, Zuzanna Radzik, profesor Andrzej Leder i dr Sebastian Rejak rozmawiali o tym, jak pokonywać antysemityzm w Polsce.